Oczywiście, że czekam na OFFestiwal. W tym roku debiutuję jako kuratorka kawiarni literackiej, ale nie samymi książkami Człowiek żyje. Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałam. A to dlatego, że na OFFestiwalu zawsze czekają na mnie niesamowite muzyczne odkrycia. Nie ukrywam, że będę stała jak zaczarowana pod sceną, kiedy wejdzie na nią PJ Harvey. Byłam na jej koncercie całkiem niedawno w Warszawie, ale absolutnie pójdę wszędzie, żeby zobaczyć ją raz jeszcze i jeszcze i jeszcze. Czekam również na Siksę. To jest wspaniały, nowy, kobiecy, bardzo silny głos na scenie punkowej i alternatywnej, wzbudzający wiele emocji, a przecież w muzyce o emocje chodzi. Widzimy się, prawda?